Witam serdecznie, moim gościem Łukasz Bredanski. Sączerci? Dzień dobry. Łukasz, kapitalne widowisko dzisiaj mieliśmy pomiędzy Sączersami a Tyliczami. Do ostatnich sekund i tak naprawdę 3-2 w końcówce wygrywają Tyliczanie. Co się stało, że nie udało się utrzymać tego remisu? Zgubiliśmy krycie dwa razy, dostaliśmy dwie bramki. Tylicz dużo biegał, no złapał te swoje schematy. Dostaliśmy takie dwie bramki, a najgorzej to, że dostaliśmy tą trzecią bramkę, jak my mieliśmy piłkę i poszła strata, szybko skontrowali, czy na naszej połowie, no byli lepsi o tą jedną bramkę. Myślę, że w przekroju meczu też więcej z posiadania mieli, ale dobrze się broniliśmy, dobre kontry wyprowadzaliśmy, przy odrobinie szczęścia mogliśmy złapać jeszcze remis, a nawet przychylić szale wcześniej. To panie trenerze, teraz takie pytanie trudne będzie. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego gracie tak bardzo nieregularnie, że tydzień temu macie taki, powiedzmy, kiepski stylowy mecz, 3 tygodnie temu to samo, a dzisiaj wychodzicie na Tyliczy i gracie tak naprawdę, że moglibyście walczyć taką grą, taką dyspozycją o mistrzostwo. Ale za tydzień, przepraszam, tydzień temu nie był zły mecz. Dobrze graliśmy, wyszliśmy tam chyba z 2-0 na 3-3. Też dostaliśmy dwie bramki, gdzieś tam na 5-3 podcięło skrzydła i nie ruszyło. Z Sylwią, póki były siły, było też nas mniej trochę i póki były siły, też ten mecz się nieźle układał, no mogliśmy powalczyć więcej. No dzisiaj było nas optymalnie, tych zmian też było troszkę, więc cały czas szła rotacja, było tych sił, no a tutaj Tylicz się okazał lepszy i gratulacje dla nich. Troszkę o zespołu z Tylicza, oni teraz dominują w tabeli, 0 porażek, 0 remisów, same zwycięstwa. Myślisz, że to jest ten Tylicz, który miał chwilową przerwę, taką niedospozycję, a teraz wracał do tych najlepszych swoich, najświetniejszych lat? Nie wiem, nie znam się, powiem tak, bo wiem, że Tylicz zawsze gdzieś tam wysoko był, ale to jest powiedzmy mój pierwszy taki sezon. Pierwsza zima od dawna, gdzie w Ekstraklasie występuję tutaj z wami, więc ciężko mi się wypowiedzieć, co było w tamtych sezonach, więc nie będę zabierał głosu. Super, dziękuję za wywiad.